Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dziś wspólnie z Mateuszem zajmiemy się kolejnym ćwiczeniem, kolejnym ruchem, kolejną pracą mięśniową i tematem przewodnim dzisiaj będą mięśnie naramienne, a dokładnie ćwiczenie wyciskanie sztangi z zakarku. Ćwiczenie, które niejednokrotnie można spotkać jako podstawa ruchowa, jeśli chodzi o nasze mięśnie naramienne. No i tutaj mamy wiele sporów, czy to ćwiczenie jest dobre, czy to ćwiczenie jest kontuzyjne, czy to ćwiczenie rzeczywiście mocniej angażuje mięśnie naramienne do pracy, czy też tak nie jest. Postaramy się w materiale Wam wyjaśnić, jak wygląda to ze strony anatomicznej, jak wygląda to ze strony funkcjonalnej, no i jak wygląda to ze strony rozwojowej, jeśli chodzi o nasze mięśnie naramienne, więc zapraszam do materiału. Analizując sens tego ćwiczenia, musimy zacząć przede wszystkim od tego, jak pracuje nam nasza obręcz barkowa i jakie jest opcjonalne ustawienie, jeśli chodzi o trening naszych mięśni naramiennych. O tym już nagrałem kilka materiałów, więc bardzo pokrótce do tego tematu wrócę. Musimy zwrócić uwagę, że nasza obręcz barkowa jest ustawiona nigdy na szerokości naszego tułowia, tylko lekko wysunięta do przodu, czyli to ustawienie naszej łopatki warunkuje fakt, że nasze, można powiedzieć, ręce trzymamy zawsze przed sobą. Jest to ustawienie około 20-30 stopni wysunięcia łopatki ku przodowi. Więc już tu daje nam to dużo do myślenia, jeśli chodzi o samą pracę ruchu, którą w tym ujęciu wykonujemy niemal z zakarku, czyli ustawienie naszej kości ramiennej jest za naszą linią tułowia. Więc to już nieco niweluje możliwość idealnego zaangażowania mięśni naramiennych do pracy, a mocniej będzie wpływało na zaangażowanie mięśni grzbietu. I tak też rzeczywiście się dzieje. Jeśli mówimy tutaj o wyciskaniu jakiegokolwiek ciężaru nad głowę, no to musielibyśmy to zobaczyć w ujęciu, jak różni się wyciskanie z przed głowy, wyciskanie zza głowy. Stań może bokiem, będzie łatwiej nam pokazać. W ujęciu wyciskania przed głowę, kiedy mamy to opcjonalne wysunięcie mięśni naramiennych, wysunięcie łopatki do przodu, może to będzie lepszym określeniem, mamy tutaj zdecydowanie niższy pułap pracy, jeśli chodzi o nasz grzbiet. Natomiast w ujęciu cofnięcia naszej kości ramiennej za linię tułowia, już w tym momencie mamy mocne zaangażowanie mięśnia czworobocznego, a jak wiemy, jedną funkcją z mięśnia czworobocznego jest nic innego jak wyniesienie ramienia. I bardzo mocne zaangażowanie tutaj zobaczymy w górnej i środkowej części naszego mięśnia czworobocznego. I jeśli przełożymy to na ruch wyciskania zakarku, to zobaczymy, że w tym momencie tak naprawdę duża część pracy z mięśnia naramiennego, głównie jego przedniej i przednio-środkowej części, będzie przechodziła na górną część mięśnia czworobocznego, który tutaj z racji mocnego ściągnięcia łopatek będzie zaaktywowany do pracy, więc automatycznie to ćwiczenie tak naprawdę zdecydowanie mocniej, myślę, że można powiedzieć, angażuje mięsień czworoboczny, aniżeli mięsień naramienny. Więc już w tym momencie mamy informację, że rzeczywiście ten ruch będzie w pewnym stopniu nie na tą partię, którą rzeczywiście chcielibyśmy zaangażować w ruchu. Poza tym należy zauważyć, że samą kwestię ruchu tutaj mamy dość newralgiczną w stosunku do naszego aparatu ruchowego, więc w przełożeniu z polskiego na nasze mamy tutaj przede wszystkim mocniejsze zaangażowanie i potrzebę zmuszenia naszego ciała do zwiększej mobilizacji, by ten ruch w ogóle wykonać. Mateusz, rozgrzałeś się trochę. W ogóle przed wykonaniem tego ruchu Mateusz zrobił co najmniej z 10 minut dobrej rozgrzewki, żeby wykonać, ale osoby o dość mocnej rozbudowie masy mięśniowej mogą z tym ćwiczeniem niejednokrotnie mieć problemy. No i tutaj też u Mateusza to widać, że jest to ruch troszeczkę newralgiczny. Ja nawet nie podchodzę do tego, żeby wykonać, bo nie wykonuję tego ruchu na co dzień. Zrób proszę te wyciskania. Jak widzimy, mamy tutaj od razu z miejsca mocno zaangażowany grzbiet do pracy, mocno ściągniętą łopatkę i tak naprawdę duża część ruchu, jeśli zobaczycie, opiera się nie tyle na pracy w stawie ramiennym i stawach obojczykowych, a w wyniesieniu łopatki do góry. I zobaczcie, co się dzieje. W tym momencie tak naprawdę głównym elementem inicjującym ten ruch jest górnośrodkowa część naszego mięśnia czworobocznego, a mięsień naramienny jedynie tu wspomaga niejako ten ruch. Oczywiście dalej mamy tutaj mięśnie trójgłowe ramienia, ale na nich dzisiaj nie będziemy się skupiać. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy rzeczywiście to ćwiczenie będzie dobre i będzie miało sens. Sens jak najbardziej ma, ale sens warunkowany jest przez potrzebę wykonania. I w przypadku na przykład crossfiterów, dwuboistów, osób, które i tak wchodzą w ten wyniesiony blok mocniej, takie ćwiczenie jak najbardziej ma sens, bo mamy tutaj skrócony tor ruchu, żeby wyrzucić sztangę nad głowę, aczkolwiek u osób trenujących rekreacyjnie nie zawsze to ćwiczenie byłoby polecane. Chociażby dlatego, że mało osób posiada pełną mobilność
silność, żeby otworzyć odcinek piersiowy i bezpiecznie pracować w pełnym zakresie ruchowym, jeśli chodzi o ruch zza głowy, czyli tę linię cofniętego ramienia. Oczywiście w tym momencie też mamy nie do końca dobrze ustawiony tutaj, może nie tyle nie do końca ustawiony, a dość newralgicznej pozycji w nasze rotatory, szczególnie zewnętrzne, które mogą tu być narażone w pewnym stopniu na kontuzję. Oczywiście to nie jest też pewną stałą prawidłowością, bo to jest zależy też od genetycznych uwarunkowań do tego ćwiczenia, ale możemy się spodziewać, że osoby, które no niestety mają tą ciśnienie troszkę mniejszą, mogą odczuwać pewien ból. No i oczywiście kwestia mobilności, tak jak wspomniałem, tutaj wiele osób będzie ograniczała. Kolejna kwestia, która często pada jako argument, to mocniejsze tak zwane napięcie w mięśniach naramiennych. Tutaj weźmy pod uwagę, że nie jest to mocniejsze napięcie, ani jednokrotnie jest to bólowość, którą wywołuje ten ruch z racji właśnie słabej mobilności, słabego przygotowania, więc ten argument z miejsca możemy od razu zgasić. Wygodnie wykonywało się ten ruch? No właśnie. Więc sama wygoda ruchu jest dość niska w tym momencie, więc jeśli mamy mobilność do wykonania tego ruchu, nie ma przeciwwskazań. Czy wtedy wrzuciłbym to jako ćwiczenie robocze w mięśnie naramienne? No nie do końca, bo za duża jest praca czworobocznego. Więc w tym momencie ruch sam w sobie może być wykonywany, nie jest do końca najbardziej efektywną formą pracy mięśni naramiennych, szczególnie tej przedniej części mięśnia naramiennego. W ogóle tutaj często spotyka się argumenty, że jest to praca z racji wyciskania zza karku, na tylną część, co w ogóle niwelujemy tutaj takie możliwości pracy. Jest to inna funkcja anatomiczna tylnej części mięśnia naramiennego, więc temat zamknięty. I tak jak wspomniałem, ćwiczenie można wykonać, ale u większości osób sens wykonania tego ćwiczenia jest niemalże zerowy pod kątem mięśni naramiennych. Jako ćwiczenie mobilizacyjne, przygotowawcze, chociażby żeby rozciągnąć odcinek piersiowy, można na to zwrócić uwagę, ale raczej siłowo u większości osób bym tego nie robił. Myślę, że temat możemy uznać za zamknięty. Tyle od nas w tym materiale. A wy trenujcie dalej świadomie, a pod kątem mięśni naramiennych, przedniej części mięśni naramiennych możemy wybrać masę innych, zdecydowanie lepszych ćwiczeń. Dzięki za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów, w którym będziemy kolejno omawiać kolejne i kolejne ćwiczenia, które możecie wykonać. Dzięki bardzo, dzięki Mateusz i widzimy się w kolejnym materiale.